Luna. Dzień dobry. Można to powiedzieć w końcu oficjalnie i głośno. Naszą reprezentantką na Eurowizji 2024 w Szwecji będzie Luna. Jak się czujesz w tej roli? Aż brak mi słów, wiesz, jestem bardzo nadal zaskoczona, i jestem po prostu przeszczęśliwa. To jest takie szczęście, którego nie jestem w stanie opisać. Trudno mi jest słowami je opisać, naprawdę, aż cały czas jeszcze do mnie to nie dociera, ale jestem no, naprawdę absolutnie szczęśliwa. Mam nadzieję, że jak najlepiej będę reprezentować nasz kraj. No, na pewno tak będzie. Program pytanie na śniadanie zrobił ci niespodziankę i trochę cię wkręcili. Przewodnicząca żeli poinformowała cię na wizji o tym, że będziesz nas reprezentowała. Jakie były pierwsze myśli w twojej głowie, jak się dowiedziałaś, że to ty? Bo jak wyglądała Twoja twarz, wiemy, ale co się pojawiło w Twojej głowie wtedy? W mojej głowie był blackout po prostu przez chwilę totalny, mnie odcięło. Ja dostałam prawie, że zawało. Myślałam, że tak nie mogłam oddychać nawet. Mhm. Naprawdę zupełnie do mnie, to, do mnie to nie docierało. A później po prostu przed oczami pojawiły mi się jakieś, wiesz, takie wszystkie trudne chwile, które przeszłam, jakąś taką dużą walkę, jakieś momenty nawet takiego zwątpienia, kiedy już yy, chciałam momentami się poddać gdzieś z muzyką. Yy. I, I w tym momencie no, to mnie napełniło jakoś taką nadzieją, taką, taką siłą mocą, że się bardzo wzruszyłam. Ja po prostu się potem tak już popłakałam już poza tą wizją, ale tak ze mnie zeszły emocje. O tych momentach poddania na pewno sobie jeszcze porozmawiamy. Mnie bardzo zastanawia, jak to jest ukrywać taką informację przed światem, bo no nie mogłaś wykrzyczeć do wszystkich tak, to będę ja reprezentowała e, was. Tak, tylko wiesz, ja w zasadzie nawet tak nie do końca ukrywam ja się. Dowiedziałam dosłownie dwa dni temu hmm? o tym. No to dwa dni trzeba było ukrywać, to wiesz, to długo. <noise> tak, układałam puzzle przez dwa dni, cały czas non stop. Okay, żeby kto, zabić ten czas. A kto z bliskich jako pierwszy się dowiedział? E Wiesz, co chyba moja mama. No i co ona powiedziała? Jak zareagowała? Tylko tak że, samo jak tylko ty, że, że łzy, wiesz, ja też, ja też sobie lubię tak trochę powkręcać. Też jak mnie tak wkręcali, to ja moich bliskich też nie wkręcam. Dobra, trochę to powkręca. jestem bardzo ciekawa, jak mama się dowiedziała, jak je ją ja nie, o ona Więc ja nie powiedziałam mojej mamie, że tak, mamo, jadę na Eurowizję, wygrałam. Tylko powiedziałam, mamo, jestem tak szczęśliwa, jak nigdy nie byłam. I, I powiedziałam: Oglądaj jutro pytanie na śniadanie. I to była moja odpowiedź. I ona bardzo się wzruszyła po prostu. Okej, okay, ale ona wiedziała o co chodzi, że ona po tych twoich słowach wiedziała, że. Nie no, wiedziała, tak? no załapała, no tak myślę. No, Okej, okay, czyli łzy i co ci powiedziała? No i powiedziała, że jest bardzo ze mnie dumna. O, jak pięknie. I ktoś jeszcze się dowiedział, inny, czy tylko mama? E, no. Y, Dowiedziałeś się potem, to pewnie już tak, no, moja mama trochę sprzedała reszcie rodzin, <laughs> <laughs> reszcie. Dobra, czyli cała ale rodzina moje rodzina się wspiera i jest z tobą. Moi przyjaciele się też dowiedzieli i bardzo mnie też wspierają. Moja droga, a jak ty traktowałaś innych artystów w tym konkursie? Jako konkurencję, czy jako co? Wiesz co, absolutnie, absolutnie nie jako konkurencję, bo w ogóle dla mnie sfera muzyki i sztuki to jest taka przestrzeń, w której no, nie ma takiej stricte rywalizacji. Tu nie ma tak, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Każdy jest po prostu inny, każdy tworzy swoją rzeczywistość, każdy tworzy swoją muzykę, swój świat i to jest w tym piękne. I powiem ci szczerze, że bardzo jestem po prostu szczęśliwa z tych preselekcji, że taki był wysoki poziom, że ja, e, że ja tak naprawdę no, e, moja piosenka stała obok piosenki Justyny Steczkowskiej, piosenki e, K i Marcina Maciejczaka-Bryski, no sami wspaniali artyści, naprawdę był bardzo wysoki poziom, więc ja się absolutnie z tego cieszę. Ty wygrałaś z Justyną Syczkowską jednym punktem. Jak myślisz, co przeważyło o twoim zwycięstwie? Co takiego było w twojej piosence, że wiesz, że żyli stwierdziło, że stawiamy na Lunę? Pewnie nie wiesz, nie, nie, ale jak myślisz? Trudno mi jest powiedzieć, nie wiem, może jakiś taki element światła, bo na przykład nasze piosenki oczywiście, piosenka Justyny świetna. Absolutnie, ale trochę to był taki mrok i jasność, nasze piosenki, mm -hmm. więc może jednak więcej jasności. Ty kiedyś miałaś okazję nagrać duet z Justyną Steczkowską, jak wspominasz tę współpracę? Tak, no, niesamowicie bardzo, bardzo miło wspominam ten czas. U Justyna zaprosiła mnie do, do piosenki, do duetu w momencie, kiedy ja byłam jeszcze debi debiutantką. Tak naprawdę, jeszcze nawet nie wydałam swojego albumu. I to było dla mnie absolutnie wspaniałe wyróżnienie. No, taka też, też po prostu nobilitacja ze strony. A powiedziała ci, dlaczego akurat ciebie wybrała? No dlatego, że spodobała jej się po prostu gdzieś moja kreacja artystyczna, ten taki mój świat, poczuła, że może coś z tego ciekawego wyjść. I to w niesamowity czas. Kręciłyśmy też teledysk w Krzywym Lesie w Szczecinie, tam 8 godzin jechałyśmy do tego, do tego Szczecina i było naprawdę super, także bardzo, bardzo miło to wspominam. Ty byłaś debutantką, Justyna już była artystką z wieloletnim doświadczeniem. Tak. Co u niej podpatrzyłaś? Co, czego od niej się nauczyłaś podczas tej pracy na planie i w ogóle podczas tej przygody muzycznej? No, na pewno Justyna jest bardzo, bardzo profesjonalną osobą, bardzo pracowitą, ale to, co, to, co na przykład było super, e, to to, to um, jak, jak kręciłyśmy teledysk mhm. w tym Szczecinie, no to wiesz, może nie były najlepsze warunki, a Justyna po prostu w pełni w to weszła, wiesz, tam było zimno i obydwie marzłyśmy i to było super, że byliśmy tak bardzo w tym razem, że ja się czułam w tej współpracy bardzo partnersko, że, mhm. że tam nie było, że ktoś jest właśnie lepszy, ktoś jest wyżej, bo, bo, bo w sztuce też tak nie jest, prawda, to było niesamowite. A że miałyście tak, kontakt w trakcie trwania preselekcji i tych wszystkich spekulacji? Wiesz co właśnie w trakcie preselekcji nie miałyśmy okazji się nigdzie zobaczyć. No mam nadzieję, że teraz jakoś się spotkamy w ogłoszeniu wyników, Było, byłoby mi bardzo miło. No, Justyna już skomentowała, że trzyma za Ciebie kciuki i gratuluję. O, no to super. Jesz jeszcze nie widziałam, ale bardzo, bardzo dziękuję w to takim ja jestem razie. Twoim, wiesz, informatorem, przekazuję Ci informacje. Bardzo występu, się cieszę. Do występu masz trzy miesiące. Nad czym będziesz pracowała podczas tych trzech miesięcy? Przede wszystkim nad występem. Chciałabym, no to ja wiem, tak, że tak, jak, jak, naj jak najlepiej chciałabym dopracować show. Będę mhm. pracowała nad ruchem, nad tym, żeby wizualnie to świetnie wyglądało. Oczywiście też żeby świetnie zaśpiewać, bo to też jest podstawa. Więc e, chciałabym, e, no oczywiście, będę tutaj na wszystkich polach się rozwijać i dopracowywać e, ten występ e, razem z całą ekipą. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć naprawdę świetny performance, podczas którego też moja piosenka będzie, będzie mogła jeszcze lepiej rozbrzmieć e, na tej scenie. A z czego ty będziesz musiała zrezygnować w trakcie tych przygotowań? Bo na pewno to jest czasochłonne, nie? Że tu muzyka, tu taniec, tu coś tam, tam, coś tam. Będziesz miała życie prywatne w trakcie przygotowań, czy raczej tylko i wyłącznie fokus? Na występie Eurowizji. To muzyka to jest moje życie prywatne też ja teraz, w tym momencie to ja tak nie potrzebuję odpoczywać. Ja jestem mm. ja jestem teraz po prostu y, 100% cała jestem w tym, jestem, jestem tak szczęśliwa, podekscytowana, że już chcę zacząć y, pracę. I po prostu no, myślę, że to będzie niesamowita przygoda, to będzie wspaniały czas po prostu takiej też y, wspólnej pracy, bo to nie będzie tylko mój występ, tylko. Y, wiele wspaniałych osób będzie zaangażowanych w ten proces. To będzie niesamowita przygoda, też y, możliwość występów za granicą, bo nie tylko sam ten jeden występ, ale też y, też przed będziemy trochę prezentować tą piosenkę y, różnym zagranicznym panom, Także jestem absolutnie podekscytowana. No to moja droga, jak ty chcesz zaprezentować The Tower w Szwecji? Jak byś chciał, żeby to wybrzmiało i żeby jakie przesłanie to niosło? Wiem, że to jest na początkowej fazie dopiero przygotowania, ale jaki jest taki, wiesz, główny Nurt, co byś chciała pokazać? Chciałabym zbudować wieżę do samego nieba, jak <grym> największą, do zwycięstwa po prostu. <grym> e, po prostu to, co chciałabym przekazać tą piosenką, to jest te, taka siła i inspiracja do tego, żeby walczyć o siebie, żeby walczyć o swoje marzenia, o swoją rzeczywistość i o swoje szczęście, bo to od nas tak naprawdę zależy, jak wygląda nasze rzeczywistość, jak nasze życie wygląda i do tego, do tego chciałabym zejść proście, chciałabym jak najwięcej właśnie tej, tej siły i sprawczości przekazać, ale i też takiej światłości, wiesz, i jasności. Okej, okay, a wizualnie jak to widzisz, tancerze, ty, szarfy, może ty na szarfach, bo też na tych szarfach gdzieś tam sobie działasz, od strony wizualnej jak to widzisz, tak jakbyś mogła yy. lekko zdradzić. Wiesz co, no na pewno będę powoli tam gdzieś teasować. na razie jeszcze zbyt wiele nie mogę zdradzić, bo mam dużo pomysłów. Yy. Yy, natomiast yy, no chciałabym, żeby Pojawił się na pewno element wieży, być może element e, tej szachownicy też, ale nie będę grać w szachy spokojnie mm -hmm. <laughs> na scenie. Um. I, i, i będzie, będzie też dużo ruchu, ale chciałabym, żeby to nie był taki typowy taniec, typowy jakiś układ choreograficzny do mojej piosenki, tylko żeby ten ruch był trochę przedłużeniem tego, o czym jest ta piosenka, takiej siły odzwierciedleniem emocji, więc żeby to było coś nie do końca tak standardowego. Na pewno widziałaś nasze poprzednie występy na Eurowizji, bo pewnie, jesteś fanką, no nie zapytałem, ale domyślam się, że jesteś często w naszych występach pojawiają się takie efekty specjalne. No nie, nie, te efekty akurat są tragiczne, muszę. Przepraszam, ale. <laughs> Ale te efekty nie no mniej znaczy więcej często. Więc mhm. Dlatego ja bym chciała, żeby jak najmniej takich yy, sztucznych rzeczy, jakichś też wizualizacji się pojawiło na tym występie, tylko mhm. żeby po prostu zagrać nawet ładnym światłem, które najpierw będzie punktowe i na przykład później nagle yy, wystrzeni. Tych okay. yy. chmurek, jakiś dziwnych przejść u Ciebie raczej nie będzie, nie będziesz chciała się na to yy, zgodzić. Nie. Myślę, że nie. Ej, ale podoba mi się to, że tu akurat jesteś zdecydowana, nie? O innych rzeczach jeszcze myślisz, ale efekty specjalne nie. A nie wiem, czy ty wiesz, że istnieje coś takiego, że za każdy element na Eurowizji się płaci. Słyszałeś o tym? Że to jest tak, że trzeba zapłacić. Ja wiem, że to tak trochę no to... ciebie nie dotyczy, nie? Ale co w ogóle sądzisz o tym, że się nie płaci za tego. te wszystkie rzeczy? Na przykład za dym albo za dodatkowe krzesło na scenie. Za wszystko się płaci. Znaczy, no to jest uzasadnione oczywiście, no bo kto... no tym, że ktoś, ktoś musi na to też jakby włożyć pracę w to, żeby to się mhm. pojawiło, dodatkowe osoby, więc jakby ja to, ja to w pełni rozumiem, ale właśnie, no to wiesz, czasami mniej znaczy więcej, więc fajne światło, fajny mhm. ruch i myślę, że to, że to wystarczy. <śledzianie> bo dla mnie to jest dziwne, nie? Bo ja bym zrobił tak, że artyści jadą ze swoimi rzeczami, ja daję im scenę, stawiają i grają. Nie? Jak Krystian Okłon mi kiedyś o tym powiedział, bo to on o tym mi powiedział, że się płaci i że oni za krzesło muszą zapłacić, nie? Żeby to krzesło było na scenie, to ja byłem turbo w szoku, że byłem zaskoczony, nie? No, tak. no ale no, bo muszą, no, pewnie to, to krzesło było tam, y, musi być ze Szwecji, że to nie jest tak, że oni muszą No nie na wiem, miejscu, nie wiem, że to nie, nie, wiem, wiem, tak, nie że zastanawiam z się nad tym, ale, ale dziwna Ale dziwna, dziwna sprawa, porzućmy ten y, temat. Moja droga, co ty sądzisz o sposobie wyboru, że były tylko wewnętrzne preselekcje, a nie takie zewnętrzne? Bo wiesz, fani Eurowizji kochają nie? że jest występ, dziesięciu artystów, oni rywalizują mnie, to potęguje ich emocje. A ty co sądzisz jako osoba biorąca udział w tym wszystkim? No, ja troszeczkę ubolewam też nad tym, że nie było takich otwartych preselekcji, bo ja bardzo chciałam zaprezentować się z moim utworem na żywo i po prostu chciałam, żeby też więcej osób w Polsce miało okazję mnie poznać, bo też moja piosenka The Tower jest, jest zdecydowanie bardziej mainstreamowa, jest to troszeczkę inna stylistyka niż moje dotychczasowe utwory. Dlatego bardzo chciałam się zaprezentować na żywo i też to myślę, że to by jeszcze był fajniejszy dla nas po prostu czas i przygoda dla wszystkich artystów, żeby stanąć obok też na. Na scenie móc, móc wystąpić, po prostu zaprezentować to na żywo, i na pewno dla, dla fanów Eurowizji to by było no, lepsze po prostu i ciekawsze. Ale no, yy, nie miałaś na to wpływu. Nie miałam, nie, nie miałam na to wpływu, yy, ale bardzo się cieszę, że i tak będę mogła zaprezentować na żywo mój, mój utwór. Tak, bo podczas tych preselekcji można też wokalnie już zweryfikować tak. yy, ludzi. Jak ty oceniasz swój wokal w tym utworze? Czy masz jakieś trudne partie, które wiesz, które sprawiają ci problem? Czy myślę, że czuję się, czuję się dobrze w tym utworze? Od, te zwrotki są dosyć nisko, natomiast refreny są wysoko, więc myślę, że dzięki temu będę mogła e, pokazać też zarówno te... te te niższe, jak i wyższe partie wokalu. No mam też taki plan, ponieważ ja mam raczej wysoki głos, więc chciałabym też tutaj troszeczkę na falsecie zadziałać i jakoś może coś urozmaicić na, podczas występu na żywo. No właśnie, to urozmaicenie mnie trochę ciekawi. Czy będziecie zmieniać wersję tą, która jest na Spotify i wszystkich streamingowych serwisach? Ja, ja nie wykluczam właśnie jakichś drobnych zmian. Na pewno żadnej rewolucji ta piosenka nie przejdzie, bo też jakby mamy już trochę mało czasu i też nie, nie można tak zupełnie Zmieniać tej piosenki. E, natomiast e, e, chciałabym może gdzieś tam odrobinę e, ten utwór, że tak powiem, podrasować a gdzie? pod. <laughs> <A> w... <laughs> jak można byłoby no, się No na dowiedzieć? przykład w bridge'u tam jest taki emocjonalny moment, mm -hmm. żebyś po prostu wtedy się tak wzruszył, i... a, a potem okay. znowu jednak, żeby był power. Mm -hmm. więc, e, więc tak, myślę, że może takie drobne zmiany do, tego, do tej wersji, takiej live, na żywo y, będą wprowadzone. No to porzucając temat Eurowizji, jak tam idzie zmiana imienia? Bo wiem, że już dokumenty złożyłaś, czy już oficjalnie jesteś Luna, czy jeszcze nie? Jeszcze nie jestem oficjalnie, ponieważ było, było dużo teraz się działo w związku, w związku z Eurowizją. Więc, więc jeszcze nie, no nie, nie, nie znalazłam tak do końca czasu. Ale że te dokumenty już tam się transferują w tym urzędzie, czy nie, na razie, nie? Z, na razie zebrałam sama wszystkie dokumenty, ale dopiero będą one tam, musimy je po prostu zanieść. Dobra, a też tam jest dokumentów do zmiany imienia? Bo ja nigdy tego nie robiłem i raczej nie będę tego robić. <laughs> więc powiedz, jakbyś mogła Dużo. powiedzieć. I co tam trzeba udowodnić? Wiesz co, no, musisz po prostu e, napisać uzasadnienie, no, dlaczego w ogóle jakby No dlaczego, no tak, dlaczego? dlaczego zmieniasz imię. No, w moim przypadku e, wynika to z tego, że ja e, po prostu posługuję się tym i posługuję się imieniem pseudonimem artystycznym Luna, i to jest po prostu spójne ze mną. Wiesz, e, wszyscy zwracają się do mnie. Luna nie zwracają się do mnie w moim imieniu, e, które zostało mi nadane, więc dlatego no, z tego powodu e, ja po prostu się bardzo utożsamiam z tym imieniem, no i, i, i jest to spójne po prostu z moim wizerunkiem artystycznym i też z moją pracą, więc to jest gdzieś tam moje uzasadnienie. Okej, czyli te kilka dokumentów i co jeszcze trzeba było tam zanieść, będzie trzeba zanieść? No takie potwierdzenia, wiesz, tam jest dużo, dużo różnych takich rzeczy, potwierdzenia, na przykład no ty byś mógł potwierdzić, że do mnie powiedziałeś Luno, na przykład. Okej, a jak twoi bliscy, którzy nadali ci imię Ola, na to zareagowali? znaczy Cieszą się, bo oni już zaczęli od pewnego czasu sami do mnie mówić Luna, Lunka i już mhm. bardzo im się to przyjęło, że tak nawet naturalnie. Dobra, ale myślisz, że na Eurowizji już będziesz Luna? No taki Czy jest Czy podpiszą plan. cię, że Ola? Taki jest plan, Luna. Okej, okay, no to bardzo się cieszę. Twoja uroda w ogóle fascynuje ludzi i ludzie zastanawiają się, jakie ty masz korzenie. Bo no, niektórzy ja jestem... twierdzą, że wiesz, że e, Szwedka, <laughs> albo że z Norwegii, albo skądś tam chodzi o to, że wiesz, że jesteś bardzo, kurde... W cudzysłowie to mówię, biała po prostu, że wiesz, jesteś po prostu biała. Jezus, ja wiem, że to już źle brzmi, ale wiesz o co chodzi. No tak, no ale jestem 100% Polish girl, więc. <laughs> <laughs> Dobra, a skąd to się wzięło? No nie wiem, słuchaj, po prostu tak, tak, taka jasność tutaj nastąpiła nagle. No nie wiem, mój tata ma takie, raczej jest jasnej karnacji, więc, więc myślę, że, że tak raczej po nim. No, ale czy no, mam też taką słowiańską urodę? No może trochę, trochę gdzieś tam jakieś nordycko. Mhm. Ale tak, no nie wiem, na przykład moje włosy już tak troszeczkę odbijają, że już nie są aż takie białe, ale na przykład moje brwi rzęsy się zbuntowały i nie chciały ściemnieć. Okej, okay, bo niektórzy domyślają się, że może gdzieś tam w łańcuchu, wiesz, waszym, w waszym drzewie ganalogicznym gdzieś jakiś tam inny... Kontynent się A pojawił, nie albo wiem, inne nie, właśnie nic, nic mi nie wiadomo tego. na ten temat. Ale okury, ogólnie super, bo jesteś oryginalna dzięki temu. Widzisz w tym swoją oryginalność? Miałaś kiedyś tak, że wiesz, że. Bo, bo tak jakby wyróżniasz się trochę, nie. W różnych sytuacjach. Miałaś tak, że kiedyś tego nie lubiłeś, czy od zawsze kochałaś to, że jesteś taka oryginalna i inna? Nie, myślę, że tak. Dorosłam też gdzieś do tego, e, ale też czasy trochę teraz sprzyjają temu, bo na przykład wiesz, teraz ludzie sobie farbują brwi czy rzęsy na biało i to jest cool. Hmm. A no na przykład, jak byłam w gimnazjum, no to tak średnio się z tym czułam i, 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 no i tak różnie bywało, ale po prostu zaakceptowałam to bardzo i teraz uważam, że jest to też jakaś taka moja moc i oryginalność po prostu tego zmieniać. Ale że gdzieś to był element wykorzystywany przez twoich rówieśników, żeby uderzyć w ciebie? Mm, nie, znaczy nie wiem, czy, do, czy dostawałam jakieś takie negatywne po prostu komentarze od moich rówieśników, ale na pewno gdzieś tak czułam się po prostu czasami na uboczu inaczej, nie? Bo nie byłam taką typową e, laską z gimnazjum. A, okej. Okay. A niektórzy twierdzą, że jesteś albinoską. Nie, znaczy nie jestem albinoską, chociaż jak się urodziłam, to, to rzeczywiście miałam takie super białe włosy i białe rzęsy, białe brwi, ale nie jestem. Kurde, idealnie. Mi się tam mega podoba ostatnie pytanie, jak na ciebie wpływa księżyc, bo wiem, że jak jest w pełni, to chyba się gorzej czujesz. Jakbyś mogła nie, więcej właśnie o Aż lepiej się czujesz? Lepiej. Okay, jak jest okay, księżyc, okay. to dużo jest energii, mamy dużo mm. energii, więc ja mogę działać. Właśnie teraz się zbliża pełnia księżyca. Więc ja teraz y, jestem na takim speedzie, mam dużo bardzo energii i, i dobrze się czuję. A jak jest nów, no to wiesz, jest tak, y, nie jest tak oświetlona ta noc, mm -hmm. więc, y, więc to jest taki czas bardziej na spokojnie. Mm, a sprawdzałaś, jaki tam księżyc będzie, jak ty będziesz akurat y, brała udział w półfinale? No właśnie, y, w, wtedy jest nów księżyca, więc zaczyna się nowa po prostu jakaś era, mam nadzieję. Dobra, czyli sprawdziłaś to. Tak. A numerologię sprawdziłaś dzień, wyliczyłaś sobie tam, No właśnie, tego jeszcze, tego jeszcze nie. A, no to wszystko będzie trzeba zrobić, ale masz dużo czasu. Dziękujemy bardzo Państwu. Dzięki. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i trzymajcie kciuki za lunę. Czego Ty potrzebujesz od Polaków teraz najbardziej? Wsparcia najbardziej. Każde takie jedno miłe chociażby słowo po prostu sprawia, że naprawdę się czuję o niebo, o niebo lepiej i, i po prostu będę bardzo, bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie, bo na to najbardziej liczę. A wiesz o tym, że konkurs wzbudza dużo emocji, jest dużo komentarzy. Powinna, nie powinna jechać. Jak reagujesz na te bardziej negatywne, że to nie Ty powinnaś jechać, które się pojawiają? Bo wiadomo, że każdy artysta ma swoich fanów, nie? Tak, I tak. Ci fani stoją za artystą. Wiesz, co, no jest mi trochę przykro, muszę przyznać, kiedy pojawia się hejt, który jest po prostu hejtem dla samego hejtu, który hmm. polega na tym, że no ty nie, bo nie jesteś kimś innym, no ale wiesz i to, to jakby nic nie wnosi, bo konstruktywna krytyka bardzo chętnie ją przyjmuję i, i na takie komentarze też jestem nastawiona i, i czekam na nie. No natomiast takie, takie negatywne komentarze po prostu dla samego hejtu, hmm. no wiadomo, że nie, nie sprawiają, że czuję się jakoś lepiej. Dobra, ale jest to ci obojętne, czy raczej gdzieś tam cię to dotyka? Bo wiesz, może być teraz lawina. Eurowizja jest kochanym konkursem przez ludzi, nie? To było pół na pół. Sama wiedziałaś, że pomiędzy Tobą a Justyną było bardzo blisko, nie? Tak. Więc ta Polska się podzieliła, więc ci ludzie stamtąd będą mówili, że nie, a ci będą mówili, że tak. I Ty będziesz w środku tego wszystkiego. Jesteś na to gotowa i spodziewasz się tego, że tak to będzie wyglądało? W sumie, mam nadzieję, że jednak e, taka dobra <laughs> energia zwycięży. I, I po prostu będziemy mogli się razem też jakoś mhm. wspierać. E, no bo wiadomo, każdy, każdy miał innego faworyta i no nigdy, niko, nigdy wszystkich tak naprawdę nie zadowolimy. Nigdy, nie. nigdy. Ale liczę na to, że mimo wszystko pojawi się takie wsparcie. I, I ja staram się po prostu patrzeć na te pozytywne komentarze, na to wsparcie, które otrzymuję i to mi daje siłę do dalszego działania. A ja po prostu no, e, zrobię wszystko, żeby ten występ był naprawdę świetny, i nawet może jak komuś się nie podobała piosenka, może nawet stwierdzi, że jest okej. Okay. Mhm. A jak radzisz sobie z ocenianiem? Bo wiesz, bo to my wszyscy będziemy oglądać, nie? I każdy da sobie prawo do oceny. Powinna tak zrobić, tak zrobić. Jak sobie radzisz w takich sytuacjach? No, muszę najbardziej chyba słuchać siebie, mimo wszystko w tym. Bo gdybym siebie nie słuchała, to bym, nie, to bym w ogóle nie wydała tej piosenki. Ee, także także wszelkie, wszelkie jakby takie rady, sugestie to jest bardzo cenne. I ja to patrzę, ale no, koniec końców właśnie trzeba pamiętać o tym, że to, że to jest nasza rzeczywistość, że to jest moje marzenie też i, i czyli moja na wizja. Ludziku, Czyli Na luziku, czyli na luziku. Nie masz z tym, że to gdzieś tam cię rozprasza to ocenianie. Ciebie. No po prostu uczę się tego, żeby, żeby aż tak na to nie patrzeć. Ło, <noise> wow, moja droga, to szybko się ucz, bo masz mało czasu. Ja już się żegnałem tu z widzami, a nie zadałem pytanie o to, że ty się chciałaś kiedyś poddać. Kiedy ty się chciałaś poddać z muzyką? Nie, no bo to już dawno nieprawda, więc już zapomniane, już nie rozmawiamy o tym. <noise> Ale co się stało takiego w twoim życiu, że chciałaś zmienić muzykę na coś innego? Wiesz co, może nie to, że chciałam... Yy... Chciałam zmienić muzykę, ale po prostu no każdy z nas miewa gdzieś trudniejsze chwile w swoim życiu i nie zawsze wszystko się dzieje tak, jakbyśmy chcieli. Mhm. E, I no miałam po prostu takie, wiesz, gorsze chwile, które, które może nie tylko wynikały z tego, co się działo w moim życiu zawodowym, ale w ogóle. Mhm. I, i, tak się, I tak, wiesz, szukałam trochę, czy na pewno, czy na pewno to jest ta droga. Ale, ale w końcu no, zaufałam sw sw swojej intuicji i, i zawalczyłam też o siebie. I to jest o tym też moja piosenka jest. A jacyś ludzie ci pomogli w tym wszystkim, że oni cię podnieśli, że Luna, nie, nie, nie. Dawaj, dawaj, trzeba jechać. Tak, stąd. na pewno, na pewno mam tutaj wsparcie, wsparcie moich bliskich, mam też wspaniałych przyjaciół. I ludzi wokół. Mam też wspaniały team, który, mm. którym bardzo dziękuję za, za wsparcie i który uwierzył w moją wizję wytwórnia management. Bardzo, bardzo jestem to, też To Żeby idziemy, nie kończyć tam. tematu wywiadu tematu um, prywatnym, to eurowizyjnie zakończymy. Moja droga, co tam można wygrać? Co można wygrać w Szwecji? Na Eurowizji, no? No słuchaj, no wszystko, tam można życie nowe wygrać. A z takich realnych rzeczy, co tam jest do wygrania? Z realnych rzeczy no. myślę, że na pewno e, można zyskać grono odbiorców za granicą. E, to, jest, to jest dla mnie no, niesamowita rzecz. No. E, to, że tyle osób będzie mogło poznać mnie i moją muzykę poza granicami kraju. Jest już tak naprawdę ogromną wygraną. Sama możliwość reprezentacji też już jest dla mnie jakoś wygraną i spełnieniem marzeń, ale no można z z wygrać serca ludzi, serca słuchaczy na całym świecie. To, moi drodzy, ja wam powiem. Można tak, wygrać statuetkę, bo ty o tym nie powiedziałaś, to ja powiem, no, co możesz ja nie myślę o wygrać. Tak. Co? To ja patrzę na to z innej strony. Można wygrać statuetkę, można wygrać możliwość y, organizowania konkursu. Jak Luna wygra, to będzie konkurs w Polsce, a z rzeczy, których nie można wygrać, to nie można wygrać tam kasy i mnie to strasznie dziwi, ale nie będę cię pytał, co o tym sądzisz. Że nie będziesz pytał. No nie będę, nie, nie, nie zapytam cię, co o tym sądzisz. Że nie ma takiego czeku, bo nawet dwój się jest czek, a na robizji wygrywasz i nie ma kasy. No nie ma, ale chyba już sama ta wygrana to jest taki pik, to jest taka rzecz, że wiesz. No nie wiem, ja nie jestem artystą, patrzę wiesz, na życie bardziej cyferkowo. Ale Warsaw 2025, tak? Mówisz, mm, że możemy tak. wygrać. Możemy. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć! Dzięki!